Będzie sygnał gdzieś. Kretem sprawdzimy. Jest monetka. I... O nie! O ja! Co tu robi? 10 groszy? 1840. Jaki stan w ogóle? Nie! Pierwszy sygnał w ogóle. O nie! O ja! Jestem na takiej pustyni. Tylko pole i las. I pierwszy sygnał. No nie było sygnału. Narzekałem, że nie ma sygnału czysto. No i dosłownie po paru sekundach był sygnał. Nie, nie. Nawet nie zdążyłem zrobić wstępu do filmu. Także witam was serdecznie. Jestem na wykopkach na Mazurach Zachodnich. Dawnych Prusach. I znalazłem 10 groszy srebrne 1840. Dwugłowy orzeł tutaj z tej strony. Cesarstwo rosyjskie. Chyba trzeba będzie trochę pochodzić tu dookoła. Chciałem sprostować. Królestwo Kongresowe. Tak to się nazywało. Kongresówka. Przez cara Mikołaja I. Następczyni 10 groszy polskich. Niesamowite. Wykopałem taką bryłkę zieloną. Nie wiemy, czy to jest jakaś miedź, czy co. No biło fajnie. Patynka jest. Może ktoś by wiedział, to poproszę o podpowiedź. Już się nakręciłem, bo idę wzdłuż nasypu kolejowego pruskiego. No i tutaj gdzieś w okolicach była budka zawiadowców i tak sobie nawet pomyślałem, że może jakiś guzik kolejowy. No i patrzę, jest guzik, ale nie kolejowy, tylko wojska polskiego, no, ludowego wojska polskiego, można powiedzieć. Wygląda na tę starszą wersję. Dobrze, lecimy dalej. No tym razem wykopałem na tej drodze taki fragment lampy, podejrzewam. Tutaj metal kolorowy, no a tutaj żelastwo. No fajne, podoba mi się. Może też jakiś element właśnie jakiejś lampy kolejowej. W szczerym polu. Idę dalej tam. Jestem w takim miejscu, gdzie są ruiny dworku. Prawdopodobnie dworku, chociaż ludzie nie pamiętają, co tu było dokładnie. Popatrzcie, są schody. Są schody, no i fundamenty takie kamienne. Fajne. W środku już mały las, no i kamieni mnóstwo. O, to jest chyba, nie wiem, wilcza jagoda czy kalina. No i mnóstwo właśnie cegieł,
Ale pomacham sobie tu trochę, popatrzę. Jest ciężko, wiadomo. Ops. Patrzcie, jakie kamienie. No i tutaj pierwszy sygnał, czy sygnałów dużo jest, ale pierwszy sygnał, który postanowiłem kopać. I mam od drzwi takie okucie. Dobrze, jakby coś, jak coś będzie, to pokażę. Lubię takie miejsca, ale też dużo śmieci, także trzeba się nakopać. O, kopałem takie cegły, bo wychodziły. Jakieś fragmenty puszek. O, bardzo starych. Tutaj trzeba by było przyjść z koparką chyba. Kolejna pucha. No niestety, ale tutaj jest tak dużo tych puszek takich starych, które widzieliście. No i ogólnie rumowisko. Postanowiłem przejść się dookoła. Dookoła tej karczmy, tego budynku. Po polach tam. Także lecimy na pola. Kolejny fragment okucia. No niestety pole wokół wygląda tak. Trzeba przyjść tutaj na jesieni albo w zimie. Na razie nie ma szans. Idę w pole. Dobra, jestem na takiej polnej drodze i tam w krzakach ukryte są kolejne ruiny domu. O, te iglaki na przykład, te duże drzewa. Posadzone były na pewno przez człowieka. No i to jest chyba, to było ich podwórko, tylko popatrzcie co tu się dzieje. Chciałbym dojść po prostu do tych fundamentów i fragmentów murów. Patrzcie co tutaj jest. Czemu tak? Usypane. No dobra. Na razie zostawię sprzęt. Zostało tylko kawałek muru. No, wykrywacz. Jak widzicie. Ła, tutaj jest gniazdo szerszeni. Ła, spadam stąd. Zaryzykuję i przejdę jeszcze kawałek. Ale w tym murze tutaj jest gniazdo szerszeni. No tutaj nie ma szans, żeby pomachać wykrywką. Przynajmniej w tym momencie. O, tutaj jakaś dzika śliwka. Mirabelka. Tam jakaś... Tam wcześniej widziałem gruszkę. Ewidentnie zasadzone przez człowieka. No świetne miejsce dla szerszeni. Takie dziurawe cegły.
spadam stąd. No nie da rady. Przy okazji na tej stercie kamieni znaleźliśmy takie fajne fragmenty muszli z kamielin. Nie no, super. Trochę pogrzebiemy potem. Fajny szpadelek. Coś takiego, nie wiem co to jest. Łyżeczka aluminiowa. Gliwice, proszę bardzo. No proszę, pozdrawiam Gliwice. Pozdrawiam Bartka z Gliwic. Właśnie wykopałem coś niesamowitego. Jest to guzik, bo ma tutaj uszko z dziurką. Chyba ołowiany, bo ciężki bardzo. Ale co na nim jest? Wygląda jak pieczątka monety. Wygląda jak odbitka dwóch fenigów. Spójrzcie, tu jest dwójka. Tutaj napis. No podejrzewam, bo podobny układ jest. Fenig, fenige. I na dole jest data, odbita też od tyłu. 1800, no i tutaj ciężko powiedzieć, co dalej. Mennica A. I tutaj Scheide Munze, to jest też taki napis właśnie na tych dwóch fenigówkach. No niesamowita sprawa. Pierwszy raz coś z takim się spotykam w ogóle, czy to jest jakaś tak zwana sztuka okopowa, znaczy samoróbka. Ciężko powiedzieć, ale no wspaniały fand. A jestem nadal na tym samym polu. Deszcz mnie złapał i schowałem się pod drzewem, tak jak nie powinno się robić. Ale to nie jakaś burza, tylko zwykły deszcz przelotny. No i postanowiłem pod tymi dębami trochę pomachać. Trochę lat mają. No i był sygnał. Na początku myślałem, że jakaś skrzynka, może depozyt. A tu spójrzcie, taki kawał żelastwa. Nie wiem, czy to od jakiejś maszyny rolniczej, czy co to może być. O, wygląda jak ząb megalodona. Z tej strony taki cieńszy, ostrzejszy, z tej grubszy. No. Nie przypomina toporo, ale kto to wie, co to mogło być. Biorę na złom oczywiście. Takiego grzyba zrośniętego znalazłem tutaj. Patrzcie, jaki mutant. Kapeluszami są zrośnięte, a tutaj dwie nóżki. Co to za grzyb? Chyba jadalny, bo ma gąbkę pod spodem. Wolę nie ruszać. A z tego pola wszedłem do takiego lasku i jest kalesoniak z jakimś napisem nawet. Etag. O, jakieś muszki. Ćmy mi siadły na ręce. Cześć. No fajne, fajne miejsce. Odlatuj. Tym razem takie coś. Też pewnie od maszyny jakiejś.
Dobra, ostatni dołek wykopałem. Jeszcze mam trochę na złom. Takie coś. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Powiem wam, moi drodzy, że ja się zastanawiam, czy to nie jest srebrne. Trochę przemyłem wodą, jeszcze tutaj nie chcę zejść za bardzo, ale spod spodu wychodzi no taki kolor. Ołów tak by się nie świecił chyba, albo to jest jakiś stop srebra na przykład. Nie wiem, czy z ołowiem może być, ale powiem wam, no wychodzi spod spodu taki kolor. Ciężki jest. Wiadomo, ale srebro też jest ciężkie, prawda? Ktoś sobie zrobił stop guzika z pieczątką. Coś w tym stylu. Także chciałem jeszcze pokazać, ile mam rzeczy na złom. Takie dwa okucia. Takie ciężkie. Naprawdę, pługa takiego. I takie małe pierdółki. Kiedyś tego nie zbierałem. Zostawiałem gdzieś na miedzach. A postanowiłem, że dlaczego miałbym tego nie wziąć. I parę groszy nie zarobić. Z pięknych pól żegnam was serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. Może fantów nie było dużo, ale za to jaki fant! Niesamowity.